Cześć, jestem z Cezarym, który wygrał swoją dzisiejszą walkę na FEN34. Powiedz mi, Cezary, jakie pierwsze wrażenia po walce? Siemanko, witam. Jakie wrażenia? No, trudna walka, ciężka. Wypunktowałem Szymona dość pewnie, ale naprawdę postawił mi bardzo trudne warunki. Jeden z moich najcięższych rywali w karierze, bo już nie pamiętam, kiedy się biłem 15 minut, to było kupę lat temu. Ciężko, ciężki pojedynek, ale na szczęście na moją szalę. Tak, Szymon powiesił ci rzeczywiście wysoką poprzeczkę. Czy spodziewałeś się takiego pojedynku dokładnie, że tak to będzie wyglądało? Tak, spodziewałem się takiego pojedynku. Szymon jest naprawdę twardy, nie wiem, czy ktoś go kiedyś w ogóle skończył. Spodziewałem się, że będzie mocno kopał, że będzie twardy, naprawdę dużo tych ciosów przyjął. Była mocno dopięta technika kończąca, no twardy gość. To, co zaprezentowałeś w oktagonie, to był dokładnie twój game plan na walkę, czy jednak trochę improwizacji się pojawiło? 80% wykonałem game plan, nie było dokładnie tak, jak zamierzaliśmy, ale większość game planu zrealizowałem, jestem mega szczęśliwy z tego powodu. Co powiedział po walce twój narożnik? No wszyscy się cieszyli mega, jeszcze z trenerem Mirkiem, z głównym trenerem nie rozmawiałem, ale też widziałem, że był ucieszony, aż tam stracił głos, musieli chłopaki krzyczeć, także na pewno wiele emocji, wszyscy byli ucieszeni, cały mój team, wszyscy mi bili brawa, no piękne chwile w moim życiu. Jaki plan na najbliższe dni? Regeneracja, czy jednak szybko wracasz do treningów? Muszę wyleczyć kilka kontuzji, bo się nabawiłem przez ciężkie treningi. Na pewno parę dni odpocznę i wracam od razu na matę, żeby toczyć jeszcze cięższe boje, jeszcze większe wyzwania brać i piąć się do góry. Skoro jesteśmy przy wyzwaniach, masz już coś na oku? Czy mam coś na oku? Nie mam nic na oku, poza Kwiecińskim, w kickboxingu chciałbym go wyjaśnić, a jeśli chodzi o takie sportowe pojedynki, no to na pewno chciałbym zawalczyć o pas mistrzowski, jeśli Robert Bryczek, mój klubowy kolega, pójdzie do 8-4, bo prezes Jóźwiak wspominał w wywiadzie, że ta walka to będzie pretendent do pasa mistrzowskiego. Jeśli odejdzie Robert do 8-4, to jeszcze w tym roku chcę zdobyć pas mistrzowski. Właśnie, skoro mowa o Kwiecińskim, jaki plan na niego? No jaki plan? Ostro mu dojebać za te wszystkie słowa w stronę mojego trenera i co? Wybić mu sporty walki z głowy. No tak, bo rzeczywiście ostatnio pojawiło się, nie chcę tutaj używać żadnych określeń, ale na trenera Mirka polało się trochę gówna w internecie. No i rozumiem, że wy jako zawodnicy stajecie za nim murem. No tak, trenujemy razem, wspieramy się, jesteśmy z trenerem na dobre i na złe, także... Jesteśmy razem, jesteśmy jednością. Tak? Czy takie wsparcie gymu i wszystkich trenerów, którzy przygotowują się razem z tobą do walki, czuć to później w oktagonie? No tak, to jest tak naprawdę połowa sukcesu, mieć ludzi za sobą, którzy są zdeterminowani na sukces i są pewni tego, co robią. Także no, to jest naprawdę mega ważne. A powiedz mi, czy jest to jedna z pierwszych gal, które toczą się już przy udziale publiczności? Cieszysz się z tego faktu, że powoli wszystko zaczyna wracać do normy i ludzie zaczynają skandować, dopingować zawodników? No tak, mega się cieszę. Dzisiaj tu było z 10 osób z mojego teamu. Wszyscy razem, jedną ekipą przyjechaliśmy. Wcześniej niestety przez te wszystkie zawirowania w kraju nie było takiej możliwości, ale cieszę się, że w końcu już to wszystko wraca do normalności. Tak? Przy okazji dzisiejszej gali nie mogę też... Muszę również zapytać się o te freak fighty. Tak jak wszystkich zawodników, powiedz mi, czy tyle powinno być ich tyle, ile dzisiaj? Mniej lub więcej? No więcej na pewno nie, zdecydowanie mniej powinno być tych freak fightów, góra 2. No niestety było 4 na tej karcie, sport był poniżej freaków, tak jak Łukasz Harzewski, wcale mu się nie dziwię, mega się zdenerwował. No bo jak taki zawodnik może być na dole karty, a ludzie w ogóle nie związani ze sportem, tylko z jakiś reality show, byli w topie karty, tak? No, mega mnie to denerwuje i wszystkich tutaj dookoła sportowców. Mam nadzieję, że to kiedyś się przeje ludziom i że nie będzie tego gówna, tak? Cezary Okrzelczuk, zwycięzca walki na FEN34. Powiedz mi jeszcze tylko na koniec, czego ci życzyć? Czego mi życzyć? Żebym szybko wrócił na matę, zaleczył kontuzję i dalej się rozwijał, tak? Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki za